Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku groszy Gabriela Batorego, wybite w Transylwanii. Bardzo piękne monety, wybijane od 1608 roku po 1613 rok. W moim filmie macie Państwo monety z 1610 po 1612 rok. I zaraz to zobaczycie, jak te monety wyglądają. Bardzo przypominają monety Zygmunta III Wazy. Styl ten sam zastosowany. Orzeł. Po środku orla widzimy herb rodziny Batorych. Napis w otoku. Grossus Regni Transyl. Czyli grosz Republiki Transylwanii. I po bokach orla literki NB. Oznaczenie miasta, w którym została ta moneta wybita. Nagibania. Także te monety znane jako monety siedmiogródzkie. Na drugiej stronie widzimy koronę. Po bokach skrócona data 1611 i napis tytularny Gab Batho Dg Trin, oj, Prin Tran, czyli Gabriel Batory z Bożej Laski, władca Transylwanii. To 11 rocznik, bardzo piękny, faktycznie można powiedzieć menniczy, około menniczy stan. 1610 rok. Nieco zabrudzona moneta, nieczyszczona, z taką patyną, jak była od samego początku. Też wizerunkowo ten sam styl wybijania monety. Bardzo trudno znaleźć te monety w menniczych stanach, bo z kiepskiego srebra wybijano te monety. 612 rok. Nie centralnie wybite, ale też pięknie zachowany egzemplarz. 608, 609 i 13 to nie mam.